Staszów. Niedziela, 20 grudnia. Temperatura na dworze 6 stopni Celsjusza. W niczym nie przypomina to świątecznej atmosfery. Jednak tu, w Staszowie, zaczyna robić się świątecznie, ponieważ mieszkańcy miasta postanowili wspólnie ubrać choinkę. Z kamerą lokalnej telewizji sprawdzimy, jak im to pójdzie. Ubieraniem choinki w Staszowie czuwa Staszowski Ośrodek Kultury pod wodzą pani Katarzyny Ciepieli, dyrektor ośrodka. Pani dyrektor, który to już raz wspólnie tutaj się spotykacie? Spotykamy się trzeci raz. Ubieramy choinkę w rynku staszowskim. Ubieraniem choinki ustawiamy również szopkę bożonarodzeniową. Szopka wyjątkowa jest również, prawda? Tak, wykonana przez naszego lokalnego rzeźbiarza, pana Zdzisława Borkowskiego. Co roku przybywa jakiś element, który dodatkowo ozdobi naszą szopkę. Pani dyrektor, ludzi przybywa tutaj na rynku miasta i chyba w tym kierunku będziecie zmierzać w kolejnych latach, bo widać, że mieszkańcy są zadowoleni, że coś takiego, taka inicjatywa tutaj została do nich skierowana. No myślę, że tak. Przyjęło się to świetnie. Jesteśmy skłonni, zresztą co roku odbywają się u nas warsztaty ozdób choinkowych, przygotowujące do... I te bombki, które wykonaliście, dziś będą na tej choince powieszone. Tak, tak. Jest to przy współpracy naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Talent. Organizujemy warsztaty pod okiem instruktorów Staszowskiego Ośrodka Kultury. Przeprowadzane są w okresie przedświątecznym warsztaty bombek choinkowych. Burmistrz Staszowa, część oficjalną ma już za sobą. Mieszkańcy ruszyli do ubierania choinki, a ja, panie burmistrzu, tak się zastanawiam, że chyba musi być pan zadowolony, patrząc na to, jak staszowianie przychodzą tutaj i wspólnie rozpoczynają obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Na pewno serce się raduje, widząc taki tłum, tyle młodzieży, tyle osób starszych. To jest wspaniałe, że chcą, że przychodzą do nas i chcą wspólnie z nami uczcić te święta Bożego Narodzenia. Wspaniałe, wiadomo, święta, które nam przynoszą nadzieję na nowe, coś lepszego, coś nowszego. Dlatego dzisiaj chciałbym też życzyć wszystkim naszym mieszkańcom, a różnym gościom, którzy przybyli do nas, wszystkiego dobrego z tej okazji, bo świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszelkich łask boskich na rok 2016. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Również wesołych świąt. Dołączamy się do życzeń pana burmistrza.
nami już na ziemi jest pani wiceburmistrz Staszowa Ewa Kątek. Pani burmistrz, no trzeba przyznać, że dużą odwagą się pani wykazała wjeżdżając tam na górę. No ogólnie lubię wyzwania, a myślę, że jeszcze przy takiej inicjatywie, no to warto chyba pokazać, prawda, i pięknie udekorować drzewko, bo jesteśmy dzisiaj taką jedną wielką rodziną, wszyscy starzewianie są tutaj na miejscu i myślę, że to taka naprawdę fajna inicjatywa i fajnie być razem ze wszystkimi. No właśnie, bo patrząc na tą inicjatywę tutaj w Staszowie, trochę z zewnątrz, prawda, to trzeba przyznać, że wzorem innych miast to jest wyjątkowa inicjatywa. Wyjątkowa. Zazwyczaj jest ubieranie choinek przez jakieś służby, prawda, miejskie, które przygotowują choinkę i jest ewentualnie odpalenie wspólne, tylko światełek na choince, a tu spotykamy się wszyscy razem. Każdy ma swoją tą bombkę symboliczną, którą może zawiesić i być razem właśnie w tym takim okresie przedświątecznym, razem wspólnie spotkać się pod tym drzewkiem. Jak pani się podoba tutaj dzisiaj na rynku? Dopiero przyszliśmy, także jeszcze nie wiem, ale dobry super. Dobry sposób, żeby poczuć trochę tej świątecznej, przedświątecznej atmosfery? No myślę, że tak. Pomysłowe, tak powinno być, już dawno. Fajnie jest naprawdę, dzieci mają zabawę. Myślę, że jest trafiony punkt. Bardzo ładnie, no to właśnie o, dzieci mają takie po prostu ubaw dla nich. Mam takiego towarzysza, który wyżej powiesi. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia tą inicjatywę na rynku? Bardzo, bardzo dobrze oceniam, jak co roku wspaniała inicjatywa.
Staszowie mogą się też pochwalić niezwykłą bożonarodzeniową szopką, którą wykonał pan Zdzisław Borkowski i dzisiaj pod jego wodzą ta szopka zostaje tutaj ustawiana. Czy coś się zmieniło, od kiedy pan przekazał tę szopkę dla Staszowskiego Centrum Kultury, dla miasta Staszów? No praktycznie nic się nie zmieniło. To co było w tamtym roku jest w tym roku to samo. Także no, w planach jest powiększenie, ale jeszcze nie w tym roku. Być może w latach następnych coś się zmieni, coś się powiększy. Tu jest święta rodzina, no plus takie no, figurki. No, było to mało czasu, ale no, w miarę możliwości, ile można było zrobić, to się zrobiło. No. Artysta jak zwykle, proszę Państwa, skromny, jak no. Ta szopka wygląda w Staszowie, polecam Państwu zobaczyć, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Naszymi plecami, a jestem tutaj z panią Grażyną Jarosz, prezes Fundacji Wiwe Serce Dzieciom. Dekorowane są pierniki, a właśnie za tą dekorację odpowiada pani Grażyna. Jesteście tutaj państwo z Jesteśmy. Plecami. Tak, witam wszystkich mieszkańców Staszowa. Jest mi bardzo miło w ogóle, że tu jestem. Staszów, ja jestem Kielczanką, ale Staszów jest takim moim drugim miejscem na ziemi, bardzo mi bliskim sercu i nie do końca tam ja odpowiadam za to, co się dzieje, bo tak naprawdę odpowiada pani Rako, oni nasi stypendyści. Ja poniekąd troszeczkę jestem tutaj również gościem i próbuję swoich sił w malowaniu pierników, bo cała inicjatywa to stypendyści nasi lokalnego programu stypendialnego KORAP, który prowadzimy wspólnie również z miastem Staszów. Także są to nasze wspólne dzieci i nasza wspólna inicjatywa. Bo pomagacie już tutaj w Staszowie od kilku lat. Od siódmy rok już mamy program stypendialny. Już mamy koło 130 stypendystów, którzy przewinęli się przez nasz program i tak jak powiedziałam, jesteśmy dzięki tym dzieciom, dzięki Państwa dzieciom bardzo związani z miastem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak Państwo widzą, Staszów jeszcze można, to wszystkim mieszkańcom życzę szczęśliwych świąt, radosnych, rodzinnych i oczywiście wspaniałego nowego 2006 roku. Do życzeń oczywiście się dołączamy. Jak Państwo widzą, Staszów jest takim miejscem, gdzie ludzie nie tylko z miasta działają aktywnie. Dziękujemy. Mieszkańcy Staszowa ustawiają się do wspólnej pamiątkowej fotografii i tym samym kończą ubieranie choinki w mieście, ale rozpoczynają czas przygotowań do świąt.